Pan Leszek i Paweł nawet w czasach pandemii nie odpuszczają. Ja straszę koronawirusa, straszę go wyglądem zewnętrznym. No tak, bo od 4 marca, tak, nie golem się, żeby zachować 2-metrową odległość. Bo jeżeli ktoś jest podobny do zakapiora, wtedy nikt nie podchodzi bliżej niż 2 metry, a nawet dalej niektóre osoby. Leszek Szurman i Paweł Wiśniowski przygotowują się do kajakowej wyprawy. Planują wypłynąć 1 lipca. Będzie to ich drugi wspólny spływ, ale mają nadzieję, że tym razem go zakończą. Ze względów zdrowotnych pan Paweł 2 lata temu musiał przerwać spływ Odrą. W zeszłym roku nie udało im się zgrać terminów i pan Leszek sam pokonał Wisłę. Teraz czas na Wartę. Warta jest niby trzecią co do wielkości rzeką Polski, ale tak w zasadzie drugą, bo cała jest w granicach Polski. Wisła jest trochę dłuższa od niej, a Odra jest o tyle dłuższa, bo jest z tych 100 km w Czechach. Mają plan na Wartę i chcą go zrealizować. Ile czasu zajmie im ta wyprawa? Na razie na to pytanie nie potrafią odpowiedzieć. Wiele zależy od warunków atmosferycznych, ale jak zgodnie przyznają, nie ma złej pogody. Każda pogoda jest dobra, tylko trzeba się do niej przystosować, bo na przykład za pierwszym razem żeśmy nie za bardzo byli przystosowani do tych różnych warunków. I wtedy na przykład było tak w Opolu, że w Opolu w aptece chcieli po pogotowiec dzwonić, a my chcieli sobie tylko kupić niektóre lekarstwa. Na słońce trzeba się ubrać. Dziwne trochę, ale trzeba się ubrać, żeby nie być spalonym. Czego więc można im życzyć? Zdrowia i ziarenko szczęścia. Jak się chce, to trzeba zrobić. Dokładnie. Bo jak się będzie czekać na coś i to się samo nie zrobi. Mają cel nie tylko pokonać Wartę, ale płyną już po raz kolejny dla Fundacji Być Razem. Jest jakiś cel w tym. Choćby tylko to, żeby wspierać, nagłośnić, że jest taka fundacja, która teraz akurat ma bardzo podgórkę. Może to pomoże, że zamówienia jakieś na stolarnie przyjdą, może na pralnie więcej zacznie ludzi przychodzić, żeby zamawiać. No może jakieś datki ktoś. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.